Święto Niepodległości oczywiście w całym kraju jest ważne, jak również i w Murowanej Gościnie jest obchodzone rokrocznie. Oczywiście my niepodległość odzyskaliśmy po wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1 stycznia. Niemniej jednak w tym roku te obchody są szczególnie obchodzone, dlatego że mamy tradycyjnie mszę świętą i spotkanie pod pomnikiem powstańców wielkopolskich, następnie strzelanie Bractwa Kurkowego, a potem o godzinie 17 rozpoczyna się koncert kapeli Zamku Rydzyńskiego. Wprowadzam to po raz pierwszy od tego roku, że o godzinie 17 będziemy mieli koncert niepodległościowy. W koncercie tym niepodległościowym będą pieśni patriotyczne, czyli oddajemy hołd tym wszystkim, którzy oddali życie za to, żeby Polska była wolna, i będą piosenki z repertuaru rozrywkowego, żeby pokazać też, że dzisiaj cieszymy się z tej wolności.